wszystkim... O! Matko, jak gardło. Hello wszystkim... O! Matko, jak gardło. Co się dzieje? Witam Was w nowym vlogu. I mamy oczywiście 6 lipca. I jakie mam plany na dzisiaj? To nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Pojadę na pewno na rower, bo muszę jeździć na rowerze i ćwiczyć, albo zrobię sobie jakieś ćwiczenie, ale myślę, że na rower pojadę potem wieczorem. Mamy teraz godzinę 12:32 i co chciałam Wam powiedzieć? A, ogarnęłam się, obrobiłam oczywiście vloga, umyłam włosy, umyłam się, zjadłam śniadanie i właśnie teraz siedzę, słucham sobie muzyki i nie wiem co mam zrobić, może jeszcze coś poogarniam i wrócę do Was później. Najlepsze lody na świecie! Słuchajcie, tak wyszły te lodziki. Szkoda, że nie posłodziłam tego poziomkowego, bo nie jest słodki, ale I can deal with that. With this. Nie umiem angielskiego, sorry. Także zjem sobie teraz z tego lodu, trochę poobrabiam może jakichś filmów i będę dzisiaj nagrywać dla Was ulubieńców. Także tyle na razie i zobaczcie się z Wami za niedługo. Zawsze to mówię, muszę przestać to mówić. Także... tak. Słuchajcie, przed chwilą nagrałam Wam ulubieńców. Ojej, jak to głośno. Muszę ściszyć, słuchajcie. Oglądam teraz TV. Głośno. Przed chwilą nagrałam Wam ulubieńców miesięcy, bo nie nagrywałam odkąd. Od marca ulubieńców miesiąca. Także nagrałam to i teraz sobie siedzę na TV. Właśnie i chciałam się Was zapytać o jedną rzecz. Moja siostra kupiła... Ojej, co to było? Moja siostra kupiła na prezent książkę księdza Jana Kaczkowskiego. Chciałam się zapytać, czy czytałeś tę książkę, bo chciałabym sobie ją też kupić. I w ogóle nigdy nie widziałam wideoblogów tego księdza. Już niestety świętej pamięci, bo znam niedawno. I chciałam sobie właśnie zapytać, czy znacie tę książkę i czytaliście, i czy ją polecacie. I czy znacie jego wideoblogi. Ale chyba sobie kupię tę książkę, bo tu z tyłu fajnie jest opisane, zaraz Wam zrobię zbliżenie i z tyłu fajnie jest opisane, to jest taki wywiad właśnie z tym księdzem. Ta książeczka tak wygląda, nazywa się Życie na Pytanie. Właśnie i tu jest ten, tu jest tak napisane. Możecie sobie przeczytać i zastopować. Także ja teraz sobie pooglądam trochę TV i w ogóle przepraszam Was, że te vlogi są takie nudne, po prostu mam życie takie nudne, nic nie robię. Przyjechałam teraz do domu i tylko siedzę i albo robię coś na kompie, albo coś poćwiczę, albo oglądam TV, także przepraszam Was, że te vlogi są takie nudne, ale mam nadzieję mimo to, że Wam się podobają. I tyle na razie, oglądam sobie TV i wrócę do Was jak zwykle później. Mam zdecydowanie dużo ubrań, bo to mi się już nie mieści w szafie. Słuchajcie, trochę się dziwnie dzisiaj czuję. Mam taki shitty dzień dzisiaj. Strasznie mi się zawraca głowy, nie wiem dlaczego i... masakra jakaś. Masakra. Posprzątałam troszkę, podkładałam pranie, ale nic mi się nie chce robić. Po prostu dzisiaj jest taki dzień, że mi się nic nie chce robić. A muszę jeszcze zrobić dzisiaj Ewkę Chodakowską i ja oczywiście dobrze, że Michał tego nie ogląda, bo mi powiedział, że Ewa Chodakowska jest B ale zrobię sobie Ewkę i... A, wiem, co chciałam wam powiedzieć jeszcze, że strasznie jak patrzę na te vlogi, to szczelam tak oczami po całym tym. Nie będę tego robić, muszę je postarać nie robić, tylko patrzeć w kamerę. Na razie to tyle i idę zaraz zrobić trening. Słuchajcie, już idę spać. Znowu dotykam twarzy. Jak zauważyłam w tych vlogach, cały czas dotykam twarz. Albo strzelam oczami, jestem jakaś porąbana. Muszę przestać to robić. Co wam chciałam powiedzieć, to idę spać i wiem, że za dużo nie nagrywałam w tym vlogu, bo dzisiaj się, proszę się ze mnie nie śmiać. Kolejny vlog i kolejny raz się śmieję, no. Z kamienia. Nie. No. I co miałam mówić, że dzisiaj za dużo nie nagrywałam, bo się zaczęłam, zawracało mi się jakoś dziwnie w głowie, to było coś dziwnego. I po prostu też sobie nie poćwiczyłam, że jestem zła, ale jutro też jest dzień i... To chciałam wam powiedzieć, to posiedziałam sobie na internetach i obejrzałam, słuchajcie, Pretty Little Liars, Słodki Kąt Stewka. Jeżeli ktoś ogląda, to dajcie im znać, bo właśnie jest teraz nowy sezon i jestem na bieżąco, także super. I właśnie obejrzałam sobie odcinek nowy i po prostu OMG, nie będę wam nic spoilerować, jeżeli ktoś jest, kto chce obejrzeć ten serial, ale jeszcze go nie widział, to nie będę spoilerować i też bardzo polecam ten serial. Jeżeli lubicie takie, taką dramę, można powiedzieć. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Widzimy się jak zwykle jutro i zapraszam jak zwykle do grubaśnego okrzyczka, subskrypcji na dole, jeżeli jesteście nowy i ten filmik się podobał. No i oczywiście zapraszam na kolejne moje filmiki. Pa, pa!